Rozmawiamy z posłem Sławomirem Kosowskim. Panie pośle, okazuje się, że nauczyciele nie mają za co się szkolić, za co się doskonalić. Jak pan uważa, czy to dobry kierunek rozwoju polskiego systemu edukacji? No absolutnie nie. Mówiliśmy o tym problemie już właściwie od 2009 roku. Jako Prawo i Sprawiedliwość krytykowaliśmy każdoroczny budżet właśnie w ramach doskonalenia nauczycieli. Te cięcia dotyczące środków na doskonalenie nauczycieli to są praktycznie już od 2009 roku. Średnio 5 milionów, 4, 6 milionów. Za każdym razem w ramach opiniowania budżetu w Komisji Edukacji, można to sprawdzić w dokumentach komisji, wyrażaliśmy negatywną opinię jako klub parlamentarny co do środków przeznaczanych na doskonalenie nauczycieli. Na efekty, no w tej chwili gorzka jest satysfakcja, że mieliśmy rację. Na efekty niestety nie trzeba było długo czekać. Po pierwsze, brakuje środków na te szkolenia, a po drugie, niedostateczna ilość środków na te szkolenia spowodowała to, że poziom tych szkoleń drastycznie się obniżył. I w tej chwili po pierwsze brak środków, a po drugie żenujący niejednokrotnie poziom firm szkolących, które zgodnie z kryterium ceny wygrywają konkursy na organizację tego typu szkoleń dla nauczycieli. I nic dziwnego z drugiej strony, że nauczyciele po prostu szerokim łukiem omijają tego typu szkolenia, część przynajmniej tego typu szkoleń, traktując to jako po prostu stratę czasu. Najczęściej, jeżeli inwestują w siebie, a bardzo mocno inwestują w siebie nauczyciele, to inwestują w ramach jakichś indywidualnie odkrywanych ofert szkoleniowych, które im mogą przynieść jakieś konkrety i na tych formach szkoleniowych, z tych form szkoleniowych się korzystają. A te oferowane w ramach pewnego zbioru, takie w cudzysłowie określę szkoleń, to są szkolenia najczęściej, które są traktowane przez nauczycieli jako strata czasu. A bardzo często bywa też tak, że udział w nich staje się niemożliwy, dlatego że takiego szkolącego się nauczyciela w szkole nie ma kim zastąpić. W związku z tym bardzo często dyrektorzy w tych szkołach nie wyrażają tym nauczycielom zgody na to, ażeby uczestniczyli w tych formach szkolenia. Podkreślam, jeżeli już znajdą się takie w ramach tej oferty, które nauczyciele uznają za korzystne, niestety jest ich coraz mniej.